Panie profesorze, o czym jest ta konferencja, jaka jest tematyka główna? Konferencja dotyka modalności. Jest to tematyka, która w różnych kontekstach się pojawia, językoznawczym, bytowym. My zwracamy uwagę na kontekst logiczny. Na przykład, mówi się, że jeżeli coś jest obowiązkowe, musi być możliwe do wykonania. Czyli to jest takie jedno z praw kierujących logiką norm, że żeby coś można było wymagać od człowieka, to ten człowiek musi być zdolny do realizacji tych wymagań. Innym rozumowaniem modalnym jest stwierdzenie, że jeżeli coś jest konieczne, to jest również możliwe, albo jeżeli coś istnieje, to jest możliwe. I w różnych kontekstach te poprawne rozumowania się nieco różnią i chcemy to badać. Jakich owoców się spodziewacie po tej konferencji? Co ma przynieść konferencja? Nie spodziewamy się rewolucji naukowej w tej dziedzinie, natomiast kolejny drobny krok do lepszego zrozumienia tego, jak człowiek myśli, jak człowiek używa języka oraz integracji środowisk naukowych, która pozwala na organizowanie wspólnych badań, lepszą wymianę myśli i kolejne postępy w rozwoju nauki.